Czekolony to wyjątkowo ciekawy masyw górski. Położony jest w Pieninach i choć nie przekracza nawet 1000 metrów nad poziomem morza, to moim skromnym zdaniem jest to jeden z najwspanialszych punktów widokowych w górach Polski. Przepaścisty wierzchołek. Stosunkowo duża wysokość względna, przekraczająca 500 metrów. Malownicza okolica nad Doliną Dunajca. No i oczywiście wspaniały widok na Tatry. Jak dla mnie jest to świetne miejsce na podziwianie tak zwanej złotej godziny, czyli wschody i zachody słońca. W tym filmiku przedstawiam Ci zachód słońca z trzech kolon z początku grudnia 2019. Życzę miłego oglądania. Siemanko, niedzielny już nie taki poranku. Jesteśmy w Pieninach na przełęczy Szopka. I szykujemy się na wejście na trzy korony, na zachód słońca. Pogoda jak na razie obiecująca. W tym momencie 13:45. Jesteśmy o wiele wcześniej przed czasem, więc jak wejdziemy, to będzie gdzieś koło dopiero 15. Jest dobrze, liczymy na piękny zachód słońca. Wygląda to obiecująco. Idziemy na trzy kolony, na zachód słońca. Jeśli filmik Ci się spodobał, to nie zapomnij zostawić łapkę w górę i subskrybuj kanał. Pozdrawiam!